tego punktu to jest punkt 9 w sprawie zmiany składu dziedzicowego zespołu koordynującego bezpiecznych rad. I tutaj, drodzy Państwo, w związku z tym, że doszło do zmian personalnych na stanowiskach osób kierujących odpowiednio oddziałem trzecim Straży Miejskiej, Komisariatem 8 Policji, a także jednostkowa ratowniczo gaśniczą nr 7, konieczna jest aktualizacja składu, a więc zamiana osób dotychczas pełniących funkcje na osoby, które te funkcje objęły. No i stąd też jest projekt uchwały przedstawiony przez zarząd. Zanim otworzę dyskusję, chciałbym bardzo prosić szanownego pana przewodniczącego Komisji Praworządności o informację, czy komisja opiniowała projekt uchwały. Komisja jak najbardziej opiniowała pozytywnie. Pan przewodniczący powiedział wszystko, więc nic więcej dodać się nie da. Formalne wpłynęły wnioski, więc zgłoszenia kandydatów, więc pozostaje nam tylko prosić o poparcie tych kandydatów, gdyż posiedzenie Bezpiecznych Kraków prawdopodobnie zostanie zwołane do końca czerwca. A jednak coś się udało dodać do ciebie jeszcze. Nie wszystko. Przepraszam. Drodzy Państwo, nie wszystko zostało pytań. Drodzy Państwo, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 20. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś jeszcze chciał głosu. Dziękuję, stwierdzam, że przyjęliśmy tą uchwałę. Przechodzimy.